Kochanie, wstawaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy nagrywać. Co? Bardzo fajny dla ciebie film. Ostatnio Ola jest najlepszym robotnikiem na świecie. W naszym przyszłym domu kładła tynki, malowała ściany, składała meble i tak dalej. I z uwagi na to, w ramach podziękowania, dzisiaj nagrywamy film, w którym... Że ty mi pomagasz, jesteś teraz ty pracownikiem. Nie. Znaczy inaczej. Jak będziesz chciała, to może tak być, no. Będę ci dzisiaj mówił tak przez cały dzień. Cokolwiek chcesz, ja będę mówił tak. Jedziemy na wakacje. Tak, możemy jechać. No i dobra. Koniec odcinka. No więc witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj stwierdziłem, że nagramy sobie taki nieco luźniejszy film. Ostatnio było dużo podróży, dużo wyjazdów, dużo challenge'y. Ej. Co? Podróże zostają. Tak, no znaczy jedziemy na wakacje, ale to... Dzisiaj! Kochanie, mogę cię zabrać do Dubaju dzisiaj. Co znaczy do Dubaju? No mogę cię zabrać do Dubaju dzisiaj. Nie, to ja wolę jutro, żebyś mnie gdzieś prawdziwie zabrał, bo dzisiaj mnie zabierzesz do jakiegoś, nie wiem. Jest w Polsce plaża, która nazywa się Dubaj. W każdym razie, wracając do tematu, chciałbym was przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Jawor I Zukol. Bardzo by mi było miło, gdybyście zasubskrybowali ten kanał. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej odcinków z Olcią. A my co robimy? Najbardziej co bym chciała teraz zrobić, chciałabym coś zjeść. Na co masz ochotę? Na pierogi. Okej. Okay. To idziemy na pierogi do mandu. No chodźmy. Patrzcie. Jestem w szoku. Czemu? Byłem pewien, że jak będziemy szli do auta, to powiesz mi coś typu: a chciałbyś otworzyć mi drzwi? A chciałbyś podtrzymać mi torebkę i włożyć ją do tyłu? A nie wykorzystujesz tego? No nie, no ja po prostu cieszę się, że mogę z tobą spędzić dzień. My w ogóle widzę przez moje ostatnie wyjazdy, przez to, że jesteśmy na końcówce wykańczenia domu i przez to, że mamy no jakby dużo jeszcze innych dookoła obowiązków, to nie spędzamy w ogóle czasu razem. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio byliśmy w restauracji. Zamawiane jedzenie tylko i wyłącznie, ostatnio, albo na szybko gotujemy w domu. A to, żeby otwierać drzwi, to powinno w ogóle być jakby codziennością, że nie otwierać drzwi. Ale to już pomijmy, przyzwyczaiłam się, więc niech będzie. Ostatnio widzę, pokochałam ruskie pierogi i mogłabym je jeść cały czas wszędzie, no. Więc jedziemy na ruskie. Ja ostatnio zacząłem grać w CS-a, jak słyszę ruski jest, to cię źle gra wtedy. Suka, blie. Dojechaliśmy. Byłeś tu kiedyś w ogóle? Byliśmy na jakimś twoim filmie, że jemy słodkie rzeczy chyba tylko. Dawno temu. Czekoladowe. Mega dawno. Czekoladowe. Tak, czekoladowe, no. Jedliśmy tutaj czekoladowe pierogi. Mega tak. Dobre są, no. Ale różowy. A fajny. Dostaliśmy na sam początek zupki i oprócz zupek też lemoniadka była. I ja mam kwiata tu w środku. Ale widzisz, ja dostałem tu, nie. Ja się uśmiechnąłem do pani. Ja dostałem serduszko od pani. Przypadek to jest. I co, głupie to jest teraz? Jadalny kwiat? Nie. Nie, w ogóle fajne miejsce, bardzo ładne i mają ciekawe pierogi. Tak. Oni też mają potężne opinie na Google, nie? Chyba. Tak. Gdańsk w ogóle, bo jest w Gdańsku też lokal. On ma chyba 16 tysięcy opinii i ma 4,8 kumaszka. No, bardzo dobre opinie mają, a pierogi, powiem wam, że są tak zbajerowane. No ja na przykład zamówiłem pierogi z pieca ze smażoną wołowiną w sosie tysiąca wysp z dodatkiem sera cheddar, czerwonej cebuli i ogórka kiszonego. Także ciekawe. Ja wziąłem ruskie. Tak, ona wzięła ruskie. Jak w takim barze mlecznym. Dobra. I nie była wcale droga, 11 zł w dzisiejszych czasach. To jest jakoś dużo za zupkę. I w ogóle można też zabrać ze sobą pieski. Był to zamorski paraklas. I dziewczyny ewentualnie. Jak jesteś w centrum, dostajesz osobne menu i wtedy pies dostaje jedzenie z trzeciego bufetu. Ale bajer! Dostaliśmy już nasze pierogi. Powiem wam, że moje wyglądają naprawdę ciekawie. Mogę posmakować trochę twojego? Ja jestem ciekawa, tak. Ciasto w ogóle. Jak najbardziej. A no to musisz się zgodzić. Chcę posmakować. A do skidu, a no nie pomyślałem o tym. Tak, możesz. Ale twoje też wyglądają naprawdę solidnie. Też, one są, ja po prostu uwielbiam te pierogi tutaj. Też pierwszego gryzę? Tak. Dobra, nie? Tak. Wow. Co wie, on jest taki, kurde, taki fajny w środku. Jakby był w chlebku normalnie. To nie jest pieróg. Nie jest to pieróg. Nie nazwam tego pierogiem takiego, jak ją znam. Ciekawe. Bliżej temu do paszczecika niż do pieroga. Szczerze, ja bym powiedziała bardzo, że to jest podobne ciasto do pizzy. No albo o tak, no. Ale lubisz pierogi, nie? Tak. Bardzo? Bardzo. A chciałbyś mieć takiego pieroga w domu? Tak. Chcesz kupić mi poduszkę pierożka? Tak. No, to fajnie. Będzie u ciebie w nowym biurze stała za tobą. Ale to zaraz do kupienia. 75 zł. Dzisiaj ty płacisz? Tak. Pieróg się za manduś. Będzie stał u ciebie w biurze. Tak. Fajno to jest, pokaż. Ej, on faktycznie ma zaszku wyryte mandu normalnie. Tak, idziemy do galerii. Jest niedziela. Celowo, nie, no nie zacząłem tego celowo nagrać w niedzielę, tylko tak akurat wyszło, że mamy taki dzień, gdzie możemy to nagrać w niedzielę. Kurde, a myślałam, że pójdziemy na zakupy. No ale niestety. Są zakupy online jeszcze. Są, to fakt.
Przyjechaliśmy do naszego domu, w którym już niedługo będziemy mieszkać. Mamy taką nadzieję, tak. W ogóle ja na filmach mało tego domu pokazuję. Pokazywałem go chyba 2 miesiące temu, jak tu jeszcze nie było totalnie nic. Teraz mamy już większe rzeczy zrobioną, ale to zrobię wam aktualizację na vlogu. Mam w planach vloga niebawem nagrać. Ewentualnie, jak jesteście mocno dociekliwi, to na Oli kanał zapraszam, bo Ola tam na bieżąco update'uje dom. Tak. W każdym razie, przyjechaliśmy tutaj, już się przebraliśmy, nasze stroje robocze i mamy coś robić, tylko jeszcze nie wiem co. Chcemy robić tynk, tak jak to. Ja nie umiem tego robić. Ale ja ci pokażę, to jest mega łatwe, to się okay. Mega łatwo robi. Znaczy, wiem tylko tyle, że została mała ścianka do zrobienia. No także i... tyle dobrze. Chcesz to zrobić? Tak, oczywiście. I zrobisz to sam? Tak, zrobię. No. Takie coś, o. Bo to widzowie, to już jest jakby tynkozdobny. I coś takiego właśnie będziemy robić. Z tego mamy generalnie cały tu korytarz. I ja to robiłam sama. Tak, Olcia to robiła sama. Przy całości wygląda mega surowo, ale widzicie? To jest dla porównania surowa ściana, a to jest już zrobiona w tym tynku ściana, nie? Tak, to będzie trochę inaczej wyglądać, bo to jeszcze trzeba takim impregnatem zrobić. Będzie takie bardziej żywe troszkę, tak. Nie? Idźmy na górę. A tutaj ścianka jest tylko do zrobienia. Tak. A i tego jest mniej nawet niż sobie to wyobrażałem w głowie, bo tak naprawdę to, tego nie trzeba robić. Nie no, zróbmy. Tak na wszelki to będzie opaska drzwi. No tak, ale zróbmy tak na wszelki wypadek, gdyby coś obstawało. Okej, okay, to trzeba wybrać. Tak, to trzeba posprzątać i chcesz to zrobić, nie? Tak. No to sprzątaj. Jest. I nie ma, posprzątane. Chodźcie, widzowie. No nie pokazuj. Przerzucona, nie posprzątane. No. Po prostu Paweł przerzucił to tutaj. Ale mam wytłumaczenie, nie było, to był jedyny worek, widzowie. Zacząłem zapełniać worek, ale nie było. Posprzątam w poniedziałek. Za mną w tle widzicie już zrobioną łazienkę, ale dokładnie ją chyba zobaczycie dopiero podczas house touru. Ale powiem wam, że jest naprawdę piękna i oryginalna. Tutaj został odwalony kawał dobrej roboty. A trzeba wymieszać. Najpierw tynk. Na dole, a nie możemy u góry? Tak? Nie, no bo on jest na dole i on jest ciężki, to musisz pomóc mi przynieść. To to? No to, na poli. Na poli. U kurde, jakie to ciężkie! No ja z tym ogólnie zapierdzielałam ze sklepu, nie? Tak, panele przywoziłam, kwaru przywoziłam. No. Idziemy. Dobra, czy mamy coś do tego? Krętarkę. Ja zawsze dostawałam z tym. Już. I ona tu spędziła ostatnie 3 tygodnie. Jest problem, Ola. Twój tata zakluczył skrzynię z narzędziami. O, shit. Czym to wymieszamy wtedy? Ręką. Będziesz wkrętarką. Będę wkrętarką. To nieźle. O kurde. No i już. No nie, no mieszaj, mieszaj. Ty ubijasz ciasto? Ja już się zmęczyłem po prostu. A ty powinnaś wiedzieć, jaki to ma być konsystencji. No chyba taki. Git? Chyba tak. To zaraz trzeba obkręcać, żeby to zleciało. Jaki bajer, patrz. Jaka śmiernica. Zrób instrukcję dla widza. Widzowie, instrukcja od Oli, jak położyć Jäger beton z kastoramy. Generalnie mega popularny, efekt jest taki. Nie wiem, czy on się podoba. Potrzebujemy 3 narzędzia, jest to packa... Pachelka? Coś weneckiego to jest. Nakładamy sobie to tutaj. I nakładamy. A ze mnie ten majster, co? No. I to tyle? No tak, musisz nałożyć i potem po chwili ja chodzę z tym i robię takie ciup, 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 takie... To jest ogólnie mega łatwe. No super. Paweł, uważaj! Co ty zrobiłeś, chłopie? Może dupy to jest. Może ja to zrobię, co? Nie no, ja to zrobię. To się nie może nakładać jedno na drugie, Paweł. No to trzeba to ściągnąć. No akurat to co... Spada. Jak już teraz mamy nałożoną część, to bierzemy taką szpachelkę, to jest chyba wenecka z tego co pamiętam. I robimy takie, to są wydziery. Randomowo po prostu dotykamy tego tynku. I to ma tak wyglądać? Na początku tak, przez 15 minut. 5 minutes later. Wiesz? Jak to wygląda? A tu jest jeszcze niewykończone, nie? Mhm. Przez to, że to jest taki efekt, to musi być równo wszystko, nie? No tak, 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 o to chodzi. Zepsute, a przynajmniej jest wytrzymałe, nie? Kurde, na rozdziel. Tak, to fakt, widzowie, to... Wytrzymały fest. Oprócz aspektów wizualnych, to był właśnie jeden z powodów, dlaczego to zrobiliśmy. Wiecie, ta klatka schodowa jest ciasna. No i jak jest ten tynk, to jest to dużo, dużo wytrzymalsze od farby, nie? Plus nasze psy, jak schodzą po schodach takich, to idą przy ścianie. I często było tak, że po prostu jak były mokre czy coś, to się wycierało ścianę. A to się nie brudzi. Gotowe. Piąteczka. Co teraz? Jedziemy do domku. Cześć! Masz! Nie dawaj im! Nie? Nie, to jest Piero! No... No nie, no zostaw go sobie na szafkę! Serio? No! Tak, dobrze, chcę, żeby leżał na mojej szafce. No. Albo niech leży tutaj, tu pasuje, ale niech oni go nie gryzą. Na kanapie? Tak. Okej. Okay. Nie wolno, Niko!
Rikuś! Riko, zostaw! Napiłabym się herbatki zimowej. To się napij. Chcesz mi ją zrobić? Tak. Ale taką, jaką ja lubię. Zrobię ci lepszą. Okej. Okay. Zrobię ci moją wersję. Dobra. Witam w mojej kuchni, dzisiaj przedstawię wam przepis na najlepszą herbatkę zimową autorstwa Jawora. Nigdy w życiu nie robiłem herbaty zimowej, nienawidzę robić herbat. Herbaty są niedobre dla mnie, ja nie lubię ich smak. Ej, ostatnio piłeś herbatę zimową i była dobra. Powiedziałeś, że rozumiesz, czemu piję herbaty zimowe. Nie kłam, mam świadków. Karol, Natalia, Max, Sebek, wszyscy byli obok wtedy. A? Co za kłamstwo? No dobra, no tak, no. Tak, zgadza się. I tak nie lubię herbaty zimowe. W każdym razie, pokażę wam, jak zrobić zarąbistą zimową herbatę. Moi kochani, bierzemy duży kubek, bo Olcia lubi duże. New York, kupiliśmy go w Harry Potterze w Nowym Jorku. Polecam, obejrzeć sobie vlogi z Nowego Jorku. Były fajne. Bierzemy do tego herbatę, czarną herbatę, miód. Do tego bierzemy malinki i rozmaryn. Trochę pognity, ale będzie git. Wysuszone, nie pognity, chłopie, ja go nie podlewam. No, jedno z dwóch. Lepiej jak wysuszony niż pognity. Wstawiamy wodę. Goździki, no to wiedziałem, tak. I do tego, widzowie, oczywiście bierzemy goździki. Podstawowy składnik herbaty mrożonej, zimowej, znaczy się, a nie mrożonej. Mrożonej też możecie dodać, jakbyście chcieli ją sobie później zamrozić, to macie mrożoną zimową herbatę. Mrożona, no. Zimowa podobna, nie? No, jak widzimy, jest mróz. Tak, dokładnie tak. Rzucamy herbatkę, dodajemy trochę goździków. Rzucamy malinki. A to dodamy, jak już dolejemy wody. Woda nam się zagotowała, więc możemy zalewać. Nabiłem pięknie rozmaryn na malinkę, żeby się trzymał tak fajnie na dole. Dodajemy rozmaryn, o. Olcia lubi delikatną, także wyciągamy od razu herbatkę. Wyciśniemy tylko sobie troszkę. Wyciągamy. Cyk. Bierzemy jeszcze malinkę i dodajemy jak w takim drineczku tutaj. I na końcu miód. Jedną łyżeczkę. Cyk. Mieszamy. Widzowie, Ola ostatnio odkryła lifehacka, jak zrobić herbatę z McDonalda w domu. W sensie odkryła syrop, który używają w McDonaldzie do herbaty zimowej. I my ten syrop mamy, także jeszcze go dodam. Tam, Awcio. Tu jest. Wiedziałem, że tu jest. Patrzcie, ile Ola już go wypiła. A kumarz jest wyprzedany wszędzie? No bo nagrałaś film. Zrobiłaś mi darmową reklamę. I voila! Mamy gotową piękną zimową herbatę w wydaniu Jawora. Prosimy o test smaku. Dobra, połóż ten kielich, bo on jest taki ciężki, że go nie złapię. Jak ładnie pachnie. Aha. Dentystą. Zajebista. Dziękuję, misiu. Ej, postarałeś się. Zawsze jest tak, że jak zrobisz coś dla siebie, to nie smakuje aż tak dobrze, jak ktoś ci zrobi. Tak, tak samo jest z kanapeczkami. No, tak. Mega dobre, dziękuję bardzo. Spoczko. To co teraz robimy? Co tylko chcesz. Trzeba to trochę ogarnąć. Tak. Pranie ściągnąć, nakarmić pieski. No dobrze, no to trzeba to zrobić. To trzeba to zrobić. No trzeba. To chcesz to zrobić? Tak, chcę. No, to ja piję herbatkę, to już robić. Śmiech. Pij tam sobie. Pij tam sobie na spokojnie. Co ja? Chociaż mam ściągnąć, nie mówiła, że mam to składać. Pistolet. I ona to jutro znajdzie i złoży. Jest wrzucone do szafy. A jeszcze moje bluzy zapomniałem. O, mam jeszcze ta. Nie, ogarnąłem, ogarniam. Spokojnie, siedź sobie tam. Muszę tu w sypialni chwilę posiedzieć, żeby ale pomyślałem, że to ogarnąłem. Mariko, ty nie stracisz Oli, nie? Nie, nie stracisz, kochany, tak. A ty, skipper, stracisz mnie? Nie stracisz mnie, dobrze, chodź. Ogarnęliśmy już. Patrz, tu wisi moja bluza, tu te koszulki, co tam były. Nie, no tu jest ten styw, co był, ale to nie jest to. Luz, no. No nie, no jest luz. No jest ogarnięte. Ogarnęliśmy z widzami. Gdzie to wrzuciłeś? No nigdzie. Tu jest syf, no bo ja mam syf, tak? No bo ten, ale to jakby mniejsza, to jest mój syf. A co jest u mnie? Jest okej u ciebie. Ocia, u ciebie jest git, jest tak jak było. Ja nie wiem, co jest u ciebie. Ja do ciebie nie wnikałem. Paweł! Prosisz chłopa raz, żeby ogarnął? Mówić tak cały dzień, robić wszystko co chcesz, a on kuźwa ci wrzuca do szafy! Siedź tutaj! O co mnie poprosiłaś? Żebyś ogarnął pranie. Żebym ściągnął pranie. Ogarnął pranie. Dobrze, idę to ogarnąć. Ja to ogarnę. No nie, no ja to ogarnę. Ja to ogarnę jutro. Ja to ogarnę. Paweł, czy chcesz to ogarnąć? Tak, chcę to ogarnąć. Sam sobie odpowiedziałem. Idę to ogarnąć. Mogło być tak pięknie, widzowie, widzicie. Ogarnąłem myszko. Subcia, a tu są jeszcze trzy t-shirty. Nie widziałem ich. Powieszone. Może chciałabyś się ze mną położyć na przykład? Właśnie, chyba tak, ale do herbatki zjadłbym coś słodkiego. Masz ochotę zrobić mi coś słodkiego? Czekaj. Tak, mam, oczywiście. Sorry, bo zapomniałem. Ale mam ochotę na coś ciepłego, słodkiego. Nie!
Paweł? Nie. Zjadłbym fondant. Co ty byś zjadła? Fondant. Mamy tego gotowca takiego. Mamy. A, dobra, okej, okay, nic zrobię. Są dwa tam do zrobienia, więc możesz zrobić dla mnie i dla siebie. Dzięki. Witam po raz kolejny w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić fondant autorstwa nie Jawora, tylko Linda. Bierzemy proszek, bierzemy pokrywki, mieszamy proszek z jajkiem i to tyle. Wsypujemy to do miski. Dodajemy jedno jajko, niestety dalej widzowie nie mam swojej rozbijarki do jajek. Pozdrawiam wszystkich widzów z Jaworscy Gotują, którzy wiedzą, o co chodzi. Swoją drogą zapraszam też na kanał Jaworscy Gotują, tam regularnie gotujemy. No. Zasada 3 sekund, chill bomba. No jak jajko mamy wbite, to mieszamy wszystko mikserem. W ogóle śmieszne, że z proszku i z samego jajka wyszło nam coś takiego, widzowie. Bierzemy teraz masełko i foremki, które dostaliśmy do zestawu, smarujemy je lekko masłem, dodajemy i to tyle. Jeszcze obsypujemy mąką. Tak, i obsypujemy mąką, wiedziałem o tym. Dodajemy tu trochę mąki, tak obsypujemy dookoła, resztę wysypujemy do drugiego. Tak oto w środku wygląda finalnie, pięknie. Drugie wygląda bardzo podobnie. No i przelewamy nasz fondant do jednego i do drugiego. No i wkładamy to do piekarnika na 8 minut. Tak. Słyszysz to? Co? Pralka cię wzywa. Ja to zawsze ciebie wzywa, ja zawsze to mówię. Za każdym razem, jak właśnie pralka nasza dzwoni, to pomówi, słyszysz to? Wzywa cię, no to teraz wzywa ciebie. Dobrze, mogę fondant najpierw? Gotowy właśnie jest fondant, widzowie. Jest cały. No jest dobry? No tak! No widzisz, wypływa już. Słyszę, jak to wyleci. Wyleciało. To nie jest zbyt surowe? Nie jest. Dobra. Ostatnio jak robiłam, to nie było aż tak surowe. No bo mój jest lepszy właśnie. Aha. Pod tym względem. Pyszny. Do tego muszą być koniecznie lody. Tylko one są twarde jak nie wiem. Chcesz mi pomóc? Tak. Proszę. Dziękuję. No. Idealny wieczór. Także moi kochani, idealny wieczór, właśnie. Wieczór nastał, to by było na tyle. Nie. Zakupy online. Kurde. Ale kochanie, żeby nie tracić twojego czasu, już przygotowałam nawet koszyk. Koszyki, bo to nie jeden, tylko kilka. No zgadzasz się, tak? Tak. No właśnie. Chcesz mi dać usiąść w narożniku? W swoim ulubionym miejscu. O, i siedzimy sobie z naszym mandusiem. Eriko, nie gryziemy mandusia. Manduś to jest kolejny członek rodziny. Ale zaczek się oblizuje, zjadłby sobie pierożka. Zjadłby. O, taką toaletkę sobie wybrałam. Ja mam 374,50 na koncie. Toaletka kosztuje 749. To nie mam tyle na koncie. Masz. Chciałbyś ją kupić? Tak, chciałbym. Ale zaczek ładnie wygląda. Nie no, muszę przyznać, że jest ładna, patrzcie to. Tak ładnie. Ona wygląda. Ładnie, prawda? I tutaj ma dwie szufladki, które się otwierają, proszę bardzo. Wydaje mi się, że będzie git do mojego biura wyglądać. Co myślisz? Pięknie będzie wyglądać. To dodajemy do koszyka. I to tyle, tak? Nie, oprócz tego jeszcze musimy kupić lampę. Lampa złota podwójna podłogowa. Taką jak mam w tym. Zaraz przyjdę. Już po kartę? Nie przyjdę. Tak idę po kartę, niestety widzą. Swoją drogą zawsze jak biorę moją kartę bankową jest mi przykro i to nie dlatego, że muszę wydać pieniądze, tylko widzowie, zasłonię numer karty i wam pokażę, co jest na mojej karcie. Patrzcie to. Czy to nie widać? Nie widać. To jest mój poprzedni Mercedes. Mam wizerunek z moim poprzednim Mercedesem na karcie i no jest mi smutno, że się tego auta pozbyłem. Może kiedyś do niego wrócę. Mam, wziąłem Merolka. Dobra, to teraz musisz mi pomóc. Wybrać, dobra? Brzydka. Która świeci do góry i na dół. Brzydka. To jest taka. Tylko, że ona ma taki brzydki złoty. Taka, tylko w ładnym złotym. No ale nie ma innej właśnie, jest tylko taka. Ewentualnie taka. Nie, pojedynczyki kłótnie. Czyli podwójna, ale z ładniejszym złotym. Ale tak. Kurde, nie ma takiego. Dobra widzowie, jak wybierzemy już po prostu wszystkie rzeczy, które Ola chciałaby, żebym jej kupił, to damy wam znać, bo to pewnie teraz zajmie 2 godziny. Po długich namysłach udało się wybrać. Tak, bierzemy taki żyrandol. Do tego poszukamy takiej lampy stojącej z dwoma kikutami, tylko w tym kolorze. Ale to poszukamy innym razem, tak, z projektantką pogadamy. Bo projektantka właśnie taką umieściła w mojej wizualizacji jakby mojego biura i taka mi się podała, więc to będzie pasować do tego, więc tą weźmiemy, a tamtą poszukamy z projektantką, no i oprócz tego toaletkę bym chciała. Czyli zamawiamy toaletkę i żyrandol. Tak. I wcale cię nie naciągam na dużo, bo 1500 jest... zł. No właśnie, a mogę więcej? Narzekasz? Nie narzekam, kochanie, no jestem... No właśnie. Tak, podoba mi się to, że mogę ci kupić to.
Dziękuję bardzo. No, to my już robimy zakupy poza kamerą, no bo co wam, nie będę wam pokazał, jak dane wpisujemy. Zobaczcie to w domu, jak już będzie stało. To co, kadzisz się ze mną, jak będę film? Możemy tak zrobić, no tak. Dobra, dziękuję. I tak kończymy dzień? Tak, dziękuję bardzo za taki dzionek, był bardzo fajnie. Spoko był, nie, tak szczerze luźny był. Był luźny? Myślałem, że będziesz bardziej hardkorowa, w sensie, że będziesz wymyślać jakieś rzeczy. No to miałam ci kazać skakać z bungee. Na przykład? No nie, no przecież no misiu, wiesz, żebym ci czegoś takiego nie zrobiła. Po prostu chciałam z tobą spędzić miło dzień, a przy okazji trochę cię wykorzystać do sprzątania w domu. No już w sumie tak było. No właśnie. No dobra widzowie, subskrybujcie kanał, my idziemy oglądać film, widzimy się niebawem. Dajcie znać, czy taki stary nieco format wam się podobał. Pa, pa. Cześć.